Witam Was w ten piękny sylwestrowy dzień. Dzisiaj chciałbym pogadać z Wami trochę o postanowieniach noworocznych. Jakie ja mam postanowienie, a każdy z Was wie, jakie ma swoje postanowienie. Tak, już od dawna myślałem o tym, od jakiegoś roku bodajże myślałem o tym, ale brakowało mi decyzji. Brakowało mi przekonania, jakiejś takiej siły wewnętrznej. Jednak stwierdziłem, że to zrobię. Że mam w sobie już tą moc, to przekonanie, plany zastępcze. Mianowicie stwierdziłem, że przez następny rok, przez calutki rok, nie będę pił alkoholu. Kompletnie rezygnuję w następnym roku z alkoholu. Niektórzy mogą powiedzieć, a ciekawe, czy wytrzyma. Prawdopodobnie 2 miesiące tam wytrzyma, a później przyjdzie okazja, na przykład urodziny moje, kogoś innego, jakaś impreza i się złamie. Nie. To jest głęboko przemyślane. Jest to zbudowane na silnych nogach. Mam podstawy do tego, że po prostu ja wiem o tym, że nie będę pił tego alkoholu. Jestem bardzo z tej decyzji zadowolony, jestem bardzo podekscytowany, bo mam plany, jak się będę czuł, co będę robił, kiedy nie będę chodził na imprezę, a nie będę pił alkoholu, jak się będę czuł potem, nie będę miał kaca, będę miał nowe możliwości, nie wiem, zostaną mi pieniądze w portfelu, tak, ile kasy zaoszczędzę, co jeszcze, jaki będę zdrowy. Ja już sobie w głowie układam plany, co będę robił, jak będę ćwiczył na siłowni, jak będę chodził na crossfit, jak pobiegnę w maju Ramageddon na 22 km z przeszkodami w górach, jak się będę do tego przygotowywał, ile będę czytał książek, że zainteresuję się medycyną chińską i będę chciał wdrażać to w swoje życie. Właśnie ta decyzja o niepiciu alkoholu w następnym roku otworzyła mi nowe bramki, nowe myśli. Na nowy rok. Znaczy, nie chodzi o nowy rok, bo to jest tylko kartka z kalendarza, ale ta jedna decyzja otwierała mi różne bramki, różne myśli, jakby uwolniła możliwości. Odblokowała jakby taką radość z życia bez alkoholu na imprezach, na przykład spotykanie się z ludźmi, nie na piwo, a na herbatę, na konkretną, merytoryczną rozmowę, a nie, można powiedzieć, darcie japy. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby Wasze postanowienia były tak bardzo silne jak moje, żebyście wytrwali. No i tyle. Bawcie się dzisiaj dobrze, jutro leczymy kaca, ale ja robię to ostatni raz. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!